Cholerna kłopawka mnie chwyta. Gdy królestwo papieskie twoje stopy liże. Warszawa jedna twojej mocy się urąga. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Ach, jakbym wylizał stopy, jakbym się przytulił do łydek. No, taka właśnie głupawka mnie bierze totalna z powodu tej temperatury. Straszne to jest, ale myślenie, że tak powiem, utrzymuję na poziomie odpowiednim, w sensie trzeźwym. Trzeźwym i tak sobie właśnie siedzę, wpatruję się w podłogę i widzę kwadratowe kafelki. Kwadratowe kafelki i zaczynam sobie na tych kafelkach wyobrażać różnego rodzaju no, wykresy, to znaczy geometria wykreślna, ewentualnie aksonometria, ewentualnie no, jeszcze tam jakieś takie były hasła, których już nie pamiętam, ale o czym myślę. Myślę cały czas o tym samym, o trójkącie równobocznym. O trójkącie równobocznym wpatrywałem się dzisiaj w stronę Wikipedii, że jest ten nieszczęsny pierwiastek z trzech. I wymyślałem sobie takie różne przekształcenia tych wzorów, które tam są zawarte na tej stronie. No bo ciągle mi się to nie podoba, że to jest A pierwiastków z trzech przez dwa. Więc w związku z tym zrobiłem to w ten sposób, że pomnożyłem przez 2, a więc w związku z tym 2a, było już 2a, ale nie było dwójki na dole. Więc w związku z tym na kafelkach wyobraziłem sobie, jak wykreślić przy pomocy sznurka i linijki, jak wykreślić kwadrat o boku pierwiastek z trzech, a więc w związku z tym mający pole 3. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to jest 3. I pole kwadratu równe 3. 4 to łatwo, no bo 2 na 2 jest 4. 1 na 1 to jest 1, ale jak 3? 3 to trzeba już, że tak powiem, trochę pogłówkować i sznurkiem pomierzyć i pozaznaczać na kafelkach, w którym punkcie będzie się znajdował ten róg kwadratu o polu 3. No, z tej Wikipedii robiłem to w ten sposób, że brałem dwa kafelki. Na ich no, dwusiecznej, na tej linii, która biegnie między tymi kafelkami, odmierzałem sznurkiem podstawę, czyli dwa kafelki, długość dwóch kafelków. I robiłem to z jednego rogu tych dwóch kafelków i z drugiego rogu tych dwóch kafelków. I w tym momencie na tej dwusiecznej no był jeden jakiś punkt po środku, znaczy nie po środku, ale znajdujący się na tej linii pomiędzy tymi dwoma kafelkami. I to był pierwszy punkt. I okazuje się, że długość tej linii od początku tych dwóch kafelków do punktu przecięcia się dwóch dwóch długości sznurka od jednego rogu i do drugiego rogu, no to jest właśnie pierwiastek z trzy. Jeżeli zrobić to na odpowiednich kafelkach prostopadłych, to wtedy pierwiastek z trzy będzie również na drugiej linii łączącej dwa kafelki. Jeżeli te dwie linie są prostopadłe do siebie, wychodzą z jakiegoś rogu i mają zaznaczony tą długość pierwiastek 3 na jednej i pierwiastek 3 na drugiej, to w tym momencie już mamy, no możemy je połączyć, te dwa punkty odległe o pierwiastek 3
i mamy już taką przekątną kwadratu o polu 3. Teraz wystarczy zmierzyć tą przekątną kwadratu o polu 3 i odmierzyć ją od tego rogu, z którego wychodzą te dwa pierwiastki z trzech. Jeden pierwiastek z trzech i drugi pierwiastek z trzech prostopadły. I w tym momencie znajduje się punkt, który jest na... kafelku, no, odległym taką odległość, że pole kwadratu, którego ruch się w tym miejscu znajduje, to będzie 3. I to jeszcze muszę to jakoś ubrać w słowa, bo trudno chyba mnie zrozumieć, prawda? Dziękuję, Krzysztof Sylwanowicz.